powiedzieć, emeryt wyjeżdżając z Australii po upływie 6 tygodni traci pewne dodatki, mianowicie Medicare i Electricare. Czyli to mniej ci płacą? Mniej płacą w tej chwili, to by wychodziło jakieś z $80 mniej emerytury. Okay. I emerytury dostajesz co 2 tygodnie? Co 2 tygodnie z zegarkiem w ręku, tak jak tu sprawdzam o 9 wieczorem, we wtorek, co to już jest środa, północ, to już pieniądze są przelane. Wszystko robi się komputerowo. Okay. Także... Masz za to żyć. No mam, no jeszcze można odłożyć trochę. No, ostatnio opowiadaj, że nawet nie trochę, tam troszeczkę ci przybyło na tym koncie. No, miałem pewne wydatki na początku tutaj, jak byłem, no, ale teraz kupić, idzie to wszystko w górkę, do górki. Wrócę do Polski, to przyjadę, przepraszam, nie wrócę, przyjadę za 2-3 miesiące, to ZUS płaci moją emeryturkę, także siostra na kupkę odkłada, no i będzie tego z 10 kawałków. Dolarów? Złotych, nie, złotych. To spoko. Także to mnie wystarczy na ten 2-3 miesiące. Pewnie, wydatki nie ten. Twoje wydatki nie przekraczały twoich zarobków, nie? A dla polskiego emeryta tutaj, na Filipinach? Dla? Polskiego emeryta, takiego co zapracował sobie na emeryturę w Polsce, jakby tu przyjechał. Powiedzmy, tej emerytury masz tam 1800 zł, dałby radę tu żyć? No wiesz, 1800 zł to ile to jest peso? 25 tysięcy peso. 25 tysięcy, czyli ja na przykład tu płacę dyszkę. 10 tysięcy miesięcznie plus światło, to są niewielkie pieniądze, bo nie używam klimy. No wiem, nie lubisz. Natomiast ktoś może sobie znaleźć mieszkanie za 5 tysięcy. Pewnie, że tak. No i 15 koła na miesiąc to jest 500 dziennie, no to jest spoko. 500 dziennie to jest spokojnie, to jest spokojnie, chyba że ma problemy alkoholowe, to też będzie... Ale alkohol jest dużo droższy tutaj. No tam chyba jest bardzo tani. 7 zł za butelkę. No i jedną butelką się upierdolisz sam. No tak, ale ja nie piję tego tam chyba. Ja z reguły piję gin. No ale ginem też da się upierdolić. I na ile ci taka butla starcza, taka o? Na 3 dni. Litrowa, tak? Tak. I ile płacisz za taką litrową? 14 zł, tak? Poszło w górę, było po 250, teraz zrobili 330. A to 21 zł płacisz. To 21 zł, żebyś ten... No to można pół litra kupić w Polsce. W Polsce kupisz pół litra wódki. No, a tu kupisz litra... Ginu. No to nie... No ale gin jest droższy. Jakbyś pił rum? Nie, no to kurwa to nafta. Gdzie ja tam tego emperadora? Chodzi to. Ja myślę o tym emperadorze. No emperador petardę. Nie jest zły, bo mi mała napisała, że się zapytałem jej, słuchaj, jutro spotkamy się, co kupić? A ona mu... Lecona? Nie, lecą będzie tam. A. Tam lecą będzie. A, tak cię tam przywitają. Napoje mówi, ale ja się pytam, co Coca-Cola, Sprite'a. Mówi mi, no tak, Coca-Cola i to drugie. Czyli Sprite'a. Mówię, ale co z Tandułajem? Jeszcze mi napisała, bo chyba internet nie działa. No jak nie Tandułaja, no musi być. A z internetem macie problem, jeden nie? Jeden problem największy to jest internet. No ja się wyprowadziłem z MBTD za internetem. To jest... Nawet teraz nie pracuję. Ja specjalnie wróciłem, żeby córce swoje zdjęcia wysłać z Apo Island, gdzie byłem wczoraj. No nie daje rady, dla niego zawołałem, chyba przyszedł ten mechanik, nie wiem. No i przyszedł, powiedział nam na zdrowie po filipińsku i poszedł do. Pokazuje mi, że działa. No. No ale tak naprawdę nie ma. Router działa, internetu nie ma. No i staram się wysłać zdjęcia. No i brak internetu jest. No. I to jest masakra tutaj, jeśli chodzi o tą wyspę, bo na innych wyspach myślę, że internet... No, planuję się wyprowadzić na jedną wyspę. Właśnie za internetem, no ale szkoda by było opuszczać Sikihor, bo jest moim zdaniem. Jednak Sikihor jest takim, ludzie jak przyjeżdżają, to mówią, byli na Cebu, byli na Bohol'u. Mówią, to jednak tutaj jest bardzo spokojnie. No. Policja, można sobie pić. Można nawalonym jechać motocyklem, policja zatrzyma, sprawdzi dokumenty, no, dziękujemy, proszę jechać. Pomogą ruszyć. Także tutaj nie ma, nie używają jeszcze tych do mierzenia, ale
Teraz zaczęli coś tam światła, sprawdzać i kaski. Ostatnio, no kaski, tak. Ostatnio miałem sytuację, że mnie zatrzymali i pyta się gościu, gdzie jest mój kask. Ja mówię, nie wiem, kurwa, do sklepu pojechałem, ukradli. A, może jechać. Ostatnio mnie zatrzymali, sam chowałem przy Gedreku, przy basenach, to, a mam zawsze dopięty z tyłu, tak no. Jak widać. No. Pyta się policjantka, a ma pan kask? Ja mówię, tak, no, to proszę założyć. Założyłem, przejechałem do Quicksilva, zdjąłem, no przypiąłem i tak. No, a miałeś wypadek na motorze tutaj, nie? Miałem przez psa, to tu jest największa plaga, ale chytle już wyłapują. Już wyłapują, dlatego mój pies nie wychodzi na spacerki sam, bo łapią psy. Tak? No. Wyłapują. I w klatki jeszcze za nią i głodzą, nie? Ma się kto chce wziąć tego z tego. Nawet nie wielkiego. Usypiają, bo to za duży koszt. Ale nie, no. Przecież Daniemu zabrali prawie wszystkie psy. Znaczy danego oddał to psy. Nie, nie. Co się dzieje? Te dwie rude suki, no. Czy brązowo, białe. No. To Daniel musiał pojechać i wykupić, a podobno po 600 peso za psa. Ale chcą złapać tego dużego. Bo Maciek tym hycnom powiedział, że złapcie tego wielkiego i go mi przywieźcie. Aha! A oni mają, wiesz, ten grafik swój, że codziennie są gdzie indziej, ale podobno 2 tygodnie i przyjadą tutaj z powrotem i zabiorą. To oni zabrali te psy, bezprawnie. No niektóre zabrali. Ale to są danego psy przecież, czy nie? Nie, to przygody. Nie. Dany się tylko do 2 przyznał. Podobno. Aha. 2 psy pojechał i wykupił te dwie suki. Co? To oni wszystkie zabrali te psy. Te, które były, a nie wszystkie były. Ten wielki gdzieś poszedł i go nie było. O kurde. I teraz przyjadą i Maciek powiedział Hyclowi, mówi, da dam ci pieniądze, tylko przywieź mi go do domu. Bo Maciek go pamięta i na pewno będzie pamiętał. Uh-huh. Też Maciek teraz ma i sukę i kota. Razem się bawią, wiesz, dwa małe takie. Ja muszę też zobaczyć kota odwiedzić, bo fajnie kota to było. Ale on chce tego wielkiego. Mnie ten wielki to zupełnie się nie podoba. Jego sprawa. Właśnie dzisiaj karaoke było u Maricel. No. To jest rok kafe, tak? Maricel impreza. Też Polak ją prowadzi, nie? Waldek, szaman. To ona prowadzi, ale... Internet jest, Bogdan. Ja. Szok. Będziemy mogli wrzucić wam film, będziemy mogli. A kolega z powrotem lajki będzie sprzedawał. Tak jest. No, mama mi napisała teraz właśnie. No zobaczymy, czy córce... Nie. Brak internet. Tak. Bo ty jesteś w stolicy. Nie. No ja tu też mieszkałem, ale z Wami, nie wysłała, ale się prowadziłem, bo nie było internetu. Coś jeszcze? No nie. Muszę z nim później porozmawiać. Ja cię dzisiaj szukałem. Widziałeś, na grupie nawet dodałem, że potrzebujecie. Że tak gwałt emeryt jest potrzebny. No więc ja byłem u Maricel wtedy, siedziałem, a tam internetu ona nie ma, bo no z tego względu, że... Ale tam Waldek kupił jakiś router dla dzieciaków, tak? No tak, ale ona nie płaci teraz. Dlaczego? To mi wytłumaczyła, mówi, bo dzieciaki w nocy wstają, nie śpią całą noc i na tym... Jak w Polsce. No wiesz. I teraz mówi, nie płaca. Dopiero może jak Waldek przyjedzie, to... A Waldek gdzie teraz siedzi? On w Polsce już teraz. Czy tam widziałem, że kamperem chce jakoś podróż zajebać i szuka ludzi. No tak, też to czytałem, ale on podobno ma to być w kwietniu. Także... No. Bo on w jakimś konsulacie był, ambasadę załatwiał. Nie, o co chodzi, on tutaj jako pierwszy był Polak, dom sobie wybudował, ale wybudował to o takiej mini. To jest kobieta, która robi dobre masaże i ona ma ziemię koło Lazji i nawet ja byłem u Waldka, ona poznała mnie oczywiście. Mhm. Mówi, Bogdan, ty możesz też sobie wybudować tą ziemię, tutaj dom koło Waldka, bo mam tutaj dużo ziemi. No i więc Waldek wybudował. I co się dzieje? Zachodzą tutaj takie nieporozumienia między jej bratem a Waldkiem. Więc Waldek, mieszkając, no on teraz cały czas prawie mieszkał w sklepie, tam nie jeździł do siebie. U mnie spał parę nocy. KSW, jak wyglądali. Teraz odzwyczajnie. I teraz jest w Polsce, ale powiedział do Maricel, żeby pojechała i ten dom rozebrała, bo Maricel ma blok ziemi zaraz koło Rock Cafe. No. Bo w tej chwili firma budowlana, która robi te drogi, oni tam garażują samochody. Także jej płacą parę tysięcy za tą ziemię, która do niej należy.
No więc Waldyk, będąc w Polsce, pojechał do ambasady filipińskiej, żeby dać jej pełnomocnictwo, żeby ona miała pełnomocnik w jego sprawach, jakie są poza granicami Filipin, żeby rozebrała ten dom. Ona z robotnikami pojechała, a Mimi mówi, nie wolno i tak dalej. Bo mi nie starczając to ten dom, co Waldek płacił na początku umowy było 500 peso na miesiąc za ten kawałek ziemi. 35 zł. No a tam nie jest spory kawałek. Ale za chwilę przyszła i mówi, nie 500, a 1000. Bo tam, tak, bo jak zaczął się budować. Chyba do podziału jest, tam siedmioro ich tam podobno jest. Więc... nawet nie 200 peso mają. Nie. Mimi mówi do Marisel, nie wolno ci tego robić, a brat się wtrąca, mówi, przecież Waldek mi ten dom dał. Taki tekst był, więc Marisel mówi, ja tam w ogóle nie chcę jechać. Okej. Ale jak dostanie pełnomocnictwo, poświadczone przez ambasadę filipińską w Warszawie, bo tam gdzie Waldek był właśnie, mając ten papier, idzie do Mimi i pokazuje jej, jak Mimi znów coś będzie szemrała, idzie na policję, przyprowadza policjantów i wtedy policjanci pilnują tego. Teraz to nie wiadomo, co tam jest z tym domem. Może już połowę rozebrane jest. Minus teraz. Jeszcze jednego. Nie. Przed treningiem. No przed treningiem jednego pierdolę. Ja właśnie idę. Gdzie idę? Zjesz? Na lata idę. No daleko nie masz. No złapiesz się jakoś. Siemanko. Trzymaj się. No na razie przyjemnych treningów. Tak jest. Co jeszcze? Także no, Marisel nie jeździ tam, nie chce jeździć, jakoś tak, ale to jest Filipinka, która walczyła dla Waldka, za Waldka. Także jak chcesz robić jakiś biznes tutaj, to trzeba znaleźć filipińską kobietę i trzeba zrobić wszystko na nią, nie? I tak, w każdej chwili może być tak, że ona ci wszystko zabierze. Może tak. Nie. Ale jest takie wyjście, że mając kobietę, mając ziemię, którą ona na przykład ma, coś budujesz, ale przedtem musisz iść do adwokata, spisać umowę i drugi dokument, który mówi, że ty dzierżawisz tą ziemię na przykład przez 25 lat. Czyli co? Ona może tam mieszkać, ale ja jestem pełnowartościowym właścicielem przez ten okres 25 lat. Z kolei jeszcze można sobie maksymalnie przedłużyć drugie 25 lat, ale już mnie wtedy nie będzie na pewno przed upływem 25 lat. Także taka... To ja podejrzewam, że mnie nawet nie będzie. 25 lat, ale ja jestem pierwszy. To nie jest moja własność, ale tak jak ja bym właścicielem był przez te 25 lat. Okej. Okay. Czyli można się zabezpieczyć lojalnie. To przez Marcina. Ale nie można nic kupić na własność. Nigdy nie będziesz właścicielem tej ziemi. Tak jest. To jest to. Możesz ją tylko wydzierżawić. Niektórzy to ludzie dzierżawią, to im się też opłaca. Teraz nowo otwarta restauracja Tad Dolce Amore. No, masz wizytówkę tam. Tak, ja mam właśnie. A nawet jeszcze nie zużyłem ten maty 10%, a byłem już dwa razy w tej Julii. Fajna ładupa. Fajna dziewczynka jest, tak. No, ale Filipinki też są fajne. Bardzo ładne są Filipinki. I co mi się podoba u Filipinek, panowie, jak będziecie to słuchali, ona nigdy nie ma bólu głowy. To jest to, to ja stwierdziłem na sobie, że... Nie ma problemu. No, w moim wieku, po tabletce i się robi coś. Dalej się, można działać, nie? Tak. Wiesz, kiedyś się siusiało pod sufit, a teraz się buty olewa, ale... Ja też jak tu przyjechałem pierwszy raz, jak zobaczyłem to, co się dzieje, jeszcze zanim Ciebie poznałem, że widziałem właśnie tak starych Niemców, znaczy starych, no bez obrazy, bo starszych panów z młodymi kobietami, mówi, ja pierdolę, dlaczego to tak jest? No ale zauważyłem, no... Właśnie. Pojechałem teraz na otwarcie restauracji Smokehouse u Andrzeja. Tak, w Domagę. Byłem z małą. Wyspałem. Na stole tam było do żarcia. Ja widziałem na Facebooku, on tam robi schabowe, robi pierogi, kiełbaskę polską. Naprzeciwko swojego biznesu. No. Bo już teraz ten biznes oddał. Jak oddał? Ten sklep, który sprzedawał, już go nie wynajmuje, a ma dużą kuchnię w restauracji. Okej, to teraz i tam robi wędliny. Okej. A jego dziewczyna... A dalej sprzedaje te wędliny? Dalej w Trisi można je trafić? Ale to nie, on to rozwozi, ma lodówkę w sklepie. No.
Wiem. I co było? Jak pojechałem na to, jak on to mówi, pobłogosławienie, Blessing Day, czyli to był piątek, mówi, ksiądz przyszedł. Taka parapetóweczka. Tak, tak jak polscy katolicy to robią. No Filipiny są katolickim krajem, nie? No tak, to jest katolicki kraj. Przyszedł o 10, my przyjechaliśmy na 11 z małą, no więc poznałem Australijczyka, który obok ma pralnię, 55 lat, i poznałem Niemców bodajże, Amerykanina jednego, przepraszam, okay. I jeden Niemiec. I wszyscy tam przyszli na polskie pierogi? Nie było pierogów, były tam, jak to, pamiętasz to, co kiedyś ten... te małe takie zabijane mięso w środku, takie wyszło mi z głowy. To na wykałaczki bierzesz. Szaszłyki. No. Siami, coś tak. Nie pamiętam. To było, było mięso mielone, wkładałeś to w naleśnik taki, wiesz, w sostach i ostrawy. Okay. Parę rzeczy było. Było i to. Ale do czego zmierzam? Ja mam 68 lat. Poznałem tego Amerykanina, drugi Amerykanin, od którego Andrzej wynajmuje ten lokal pod restaurację. Mieszka na górze, na ostatnim piętrze tego budynku. Ludzie, którzy mają po 63 lata, ale wierzcie mi, że ja na 100 metrów z nimi mogę startować, a oni nie potrafią biec. Już są tacy. No ja do Andrzeja nawet mówię, Andrzej, widziałeś swoich gości, znajomych, to ja jeszcze pobiegam, to ja jestem chudy, no, nie szczupły, chudy jestem. A oni otyli i ledwo co chodzą. Także plus dla mnie w moim wieku, odpukać zdrowie dopisuję, piję, palę, używam brzydkich wyrazów. Tabletki jest, żeby kozioł furczał. Tak, wszystko się robi. Ale pościłem przez 10 lat w Australii. Pościłem. Sam na wsi, na nikim oka zawiesić nie można było, bo to albo zaklepane, albo dla mnie brzydka, no mi się nie podobała. Trzeba mieć godność. No. No za to na Filipinach sobie poużywałeś. Młodego ciałka, nie? No są takie dziewczyny. Nie, moja mała jest taką dziewczyną, że szczerze mówiąc, ona mnie nigdy nie poprosiła o jakikolwiek pieniądz. Wiem. Nigdy. Wiem, ale Filipińczycy... A była taka, która podczas dupczenia mówili, dasz mi 2000. Pamiętam. Już przed tym jak doszłeś. Rozpierdoliła ci wszystko, nie? No właśnie. No. Także są takie i takie. To ta z tego, co mam w tej knajpie robiła, tak? I robi podobno. Ale... No, ta moja... Ale starasz się pomagać z tej swojej. Tak. Tak, zawsze tam parę groszy nie dasz, nie? Tak, dostanie zawsze. Tylko co u niej jest takiego, że ona jakoś niewiele, nie wiem czy nie wie, czy nie umie, powiedzieć dziękuję. Okej. Okay. No raz chyba powiedziała dziękuję, ale nie wiem z jakiej to okazji, a tak generalnie nic nie mówi. Dostanie pieniądze. Czy tak, na pewno tak jakoś świeżo, schowa szybko i to wszystko. Ale jak mówię, nigdy mnie o pieniądz nie prosił. No jutro będzie dobre przetarcie, zobaczymy jak tam jej rodzina. Także, ale... Bo jej rodzina o tobie wie. No tak. Wie. Tak. Ona na Facebooku nawet na profilu ma zdjęcie z tobą, także. No ma razem ze mną zdjęcie i to robiliśmy to w... Kiedy to robiliśmy? Na walentynki czy przed? No. Nie, wcześniej. No i to swoje zdjęcie ze mną wcisnęła. No. Nie, no dobry dzieciak jest. Dobry dzieciak jest, ale ja bym chciał, żeby ona sobie znalazła jakiegoś. Ale to jest tak. Co mi się tu nie podoba na tej wyspie, to to, że jest wiele Filipinek, no można powiedzieć 90% Filipinek w wieku tam 24 lat. Pięciu, które już mają dzieci. Jedno, no i to, dwoje. A troje gdzie, nawet się zdarza. Tak. A gdzie ojciec? A na innej wyspie.
Płaci jakieś alimenty? Nie, nie płaci. Tu nie ma tych alimentów. Nie ma tych alimentów. To jest to, co prezydent Duterte, którego... No... No jego rządy można kwestionować. Wielu ludzi uważa, że to jest gbur. To nie jest, wiesz, człowiek inteligentny. Chociaż ma jakieś studia, tak słyszałem. Ale widziałeś, tutaj na studiach grają na cybałkach i biegają po ulicy i robią jakieś parady, także ta edukacja albo, tutaj jest zaprzyna. Kucharzeniem się zajmują. Tak. Ta, taka edukacja. Edukacja jest tutaj... No Rysiek, nie znasz Ryska, tego spadu, co tam te wigibasy robi, co po polsku trochę gada. Taki kulawy jak... Nie, nie, ten co mieszkał u mnie 3 miesiące. A, Rysiek, ten co po polsku... No. To on studiował 3 lata housekeeping, te sprzątanie w domach, składanie ręczników i takie rzeczy. 3 lata to studiował. Także ten prezydent też tu, co on tam mógł studiować. A co?